Aleja zasłużonych dla wódzławka. Wojciech Grączyński urodził się 22 kwietnia 1861 roku w Warszawie, a jego chrzest odbył się 21 czerwca 1863 roku. Ceremonię zorganizowano w warszawskiej parafii rzymskokatolickiej św. Andrzeja Apostoła, obecnie ulica Chłodna 9. Ochrzczony został razem z siostrą Pelagią, urodzoną 28 maja 1863 roku, która zmarła w niemowlęctwie 16 grudnia 1863 roku. Na Chrzcie Świętym otrzymał imiona Wojciech Józef. Jego rodzicami byli Maksymilian i Barbara. Ojciec Wojciecha pochodził z Łęczycy, urodził się 9 września 1830 roku w rodzinie rzemieślniczej. Sam również został rzemieślnikiem, był stolarzem. Wojciech wybrał karierę wojskową. Zanim jednak do tego doszło, edukację na poziomie podstawowym pobierał w domu. Karierę wojskową Wojciech Gromczyński rozpoczął w 1880 roku, wstępując na ochotnika do 39. Tomskiego Pułku Piechoty. W tym samym roku został odkomenderowany do Szkoły Junkrów Piechoty w Odessie, którą ukończył w sierpniu 1883 roku. Dwa lata później, czyli 1885 roku, Grączyński trafił do 38. Tobolskiego Pułku Piechoty, z którym związał się na następne dziesięciolecia. Jeszcze w tym roku otrzymał awans do stopnia podporucznika. Jego kariera wojskowa systematycznie się rozwijała, otrzymywał następne awanse do kapitana w 1901 roku, włącznie. W międzyczasie odwrót Rosjan po przegranej bitwie pod Mugdenem w 1905 roku jego pułk trafił do Skierniewic w ówczesnej guberni Piotrkowskiej w Królestwie Polskim. Zakwaterowanie w kraju dawało mu możliwość utrzymywania bliskiego kontaktu z rodziną. Doświadczenie bojowe Gromczyński zdobył podczas wojny rosyjsko-japońskiej 1904-1905. W czerwcu 1904 roku wyjechał na front do Mandżurii. Brał udział w wielu bitwach i potyczkach. 19 lutego 1905 roku, w pierwszym dniu przegranej przez Rosjan bitwy pod Mukdenem, został ranny i trafił do szpitala. Wydarzenie to wyeliminowało go z udziału w dalszych walkach z Japończykami, ale nie zakończyło jego kariery wojskowej. W styczniu 1906 roku wrócił do macierzystego pułku. Za udział w wojnie z Japonią był wielokrotnie odznaczany. Z dniem 1 maja 1911 roku został uwolniony ze służby z mundurem i pensją. Po zakończeniu służby wrócił do rodziny osiadłej we Włocławku. Tutaj czekali na niego żona Maria, ojciec Maksymilian, którego krótko po przybyciu musiał pochować starszy brat Karol i macocha Maria. 1 października 1911 roku, będący na emeryturze grączyński został awansowany do stopnia podpułkownika. Z Włocławkiem Wojciech Gromczyński związał się do końca życia. 5 marca 1912 roku wraz ze starszym bratem Karolem kupili tam nieruchomość położoną przy ulicy Biskupiej 6, później Łazienna 7. Z czasem z żoną stali się jedynymi właścicielami domu. Po wybuchu wojny w 1914 roku, Gromczyński ponownie jako ochotnik wrócił w szeregi armii rosyjskiej. Najpierw w mieście trojk w ówczesnej guberni orenburskiej. A następnie w Kijowie formował drużyny piesze, które pełniły funkcję oddziałów zapasowych i służbę wartowniczą i dowodził nimi. Na czele jednej z drużyn stał do lutego 1918 roku. W międzyczasie, 8 lutego 1918 roku, do Kijowa wkroczyły oddziały bolszewickie Michała Murawiowa, jednego z bardziej znanych zbrodniarzy wojny domowej w Rosji. Gromczyński nie trafił do niewoli. Ale z dniem 24 lutego 1918 roku, na rozkaz bolszewicki, został zwolniony, zmuszony do dymisji, ze służby w armii rosyjskiej. Z Kijowa wyjechał do Włocławka. Na przełomie października i listopada 1918 roku na terenie kongresówki zaczęto tworzyć lokalne terytorialne jednostki wojskowe. W organizację jednej z nich w ostatnich tygodniach wojny zaangażował się Wojciech Gromczyński. Z dniem 30 października utworzono okręg wojskowy nr 11 Włocławski i przystąpiono do formowania Włocławskiego Okręgowego Pułku Piechoty. Pułk powstawał, korzystając głównie z zasobów lokalnej administracji zaciągowej polskich sił zbrojnych. Jego dowódcą został pułkownik Stefan Borowski. W końcu listopada pułk liczył 42 oficerów i 448 szeregowych, dysponujących tylko 292 karabinami. Do wojska polskiego jego żołnierze wraz z Gromczyńskim zostali przyjęci 8 grudnia 1918 roku. W połowie grudnia włączono do niego dobrze zorganizowane regionalne struktury polskiej organizacji wojskowej. Z połączenia powstał 31. Włocławski pułk piechoty. Gromczyński w połowie grudnia był jednym z 55 jego oficerów. Pułkownik Borowski. Nie mogąc pogodzić obowiązków szefa i dowódcy rozwijającego się pułku, zrezygnował z tej drugiej funkcji. Spośród oficerów na swojego następcę wybrał właśnie podpułkownika Grączyńskiego. Formalnie przekazał mu dowodzenie 1 lutego 1919 roku, nominację oficjalnie zatwierdzono 14 czerwca 1919 roku. Przez następne tygodnie Gromczyński pracował na miejscu, od 24 maja 1919 roku dowodził odcinkiem zachodnim frontu niemieckiego, dokładniej od lewego brzegu Wisły linią Aleksandrów-Służewo-Wieś-Pinino w powiecie nieszawskim do granicy poznańskiej. 21 czerwca 1919 roku wraz z oddziałami II Batalionu Pułku wyruszył na front galicyjsko-wołyński, gdzie dotarł 3 lipca i przyłączył się do tworzonej 10. Dywizji Piechoty generała Lucjana Żeligowskiego. W lipcu 1919 roku brał udział w ofensywie przeciwko Ukraińcom od Stanisławowa do Zbrucza. W walkach nad Strypą odznaczył się niebywałą odwagą, energią i kunsztem dowódczym. Akcja bojowa Wojciecha Grączyńskiego zyskała wielkie uznanie również w oczach samego Józefa Piłsudskiego, który był wtedy obecny na froncie. Informacja o czynie została podana w komunikacie naczelnego dowództwa z 12 lipca. Awans na pułkownika. Za wybitne czyny na froncie, oficjalnie otrzymał 22 sierpnia 1919 roku ze starszeństwem z 1 sierpnia 1919 roku. Wraz z awansem został mianowany dowódcą jednego z odcinków frontu. W lipcu odpowiadał za obronę linii rzeki Dżuryn, następnie operował z głównymi siłami dywizji do miejscowości Tłuste, a potem z przednią strażą do Zbrucza, gdzie został dowódcą prawego odcinka dywizji. W międzyczasie 14 lipca 1919 roku we wsi Sokołów nad Strypą doszło do połączenia 31 Włocławskiego Pułku Piechoty z oddziałami 15 Pułku Strzelców. Nowy pułk 26 sierpnia 1919 roku otrzymał nazwę 31 Pułku Strzelców Kaniowskich. Dowodził nim wówczas Wojciech Gromczyński i dlatego jest on faktycznie pierwszym w historii dowódcą tej jednostki. Pomimo zasług bojowych nie kontynuował służby frontowej. Z dniem 6 października 1919 roku został przeniesiony z funkcji dowódcy pułku do pracy w strukturach terenowych Ministerstwa Spraw Wojskowych, otrzymał nominację na komendanta powiatowej komendy uzupełnień 14 Pułku Piechoty we Włocławku. Nie jest wykluczone, że na decyzję o wycofaniu się z frontu miały wpływ sprawy pozawojskowe, gdyż w dokumencie z 30 kwietnia 1920 roku stwierdził, iż jest niezdolny do służby frontowej. Warto zwrócić uwagę na to, że Gromczyński miał wówczas 59 lat, a znacznie młodsi od niego nie byli zobowiązani do czynnej służby. Latem 1920 roku sytuacja Polski pogarszała się z dnia na dzień. Wojsko Polskie od czerwca na Ukrainie, a od lipca na Białorusi znajdowało się w ciągłym odwrocie. W efekcie wojska bolszewickie już pod koniec lipca zaczęły zagrażać centralnym rejonom Polski, bardzo szybko zajmowały kolejne miejscowości. Stąd wzięto pod uwagę organizację obrony Wisły przed potencjalnym sforsowaniem jej przez Armię Czerwoną w innym rejonie kraju niż w okolicach Warszawy. W połowie lipca do Włocławka przyjechał generał Eugeniusz de Henning Michaelis, który w sierpniu został wiceministrem spraw wojskowych. Podczas wizyty, której celem było zbadanie sytuacji miasta i jego okolic, generał nie przekazał Grączyńskiemu zbyt wielu szczegółów i rad. Wojciech Gromczyński nie otrzymywał informacji o sytuacji na froncie, praktycznie aż do końca lipca 1920 roku koncentrował się na pracy na stanowisku komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień i dowódcy garnizonu włocławskiego. Obowiązków miał bardzo dużo, gdyż przez cały czas trwał intensywny pobór rekrutów i organizacja wsparcia wojska na każdy z możliwych sposobów, między innymi tworzono armię ochotniczą decyzję o ufortyfikowaniu dolnej Wisły podjęto dopiero 27 lipca. 30 lipca skierowano w ten rejon część 10. grupy fortyfikacyjnej, z której 10 saperów z inżynierem przybyło do Włocławka. Zaplanowano budowę przedmościa o długości około 5 km i długości około 18 km na prawym brzegu Wisły. Na lewym brzegu zaprojektowano ufortyfikowanie wylotu mostu, który zgodnie z wytycznymi miał być przygotowany do spalenia lub wysadzenia, ale tylko na wyraźny rozkaz władz wojskowych. Na realizację tak dużego przedsięwzięcia potrzeba było nie tylko czasu, ale przede wszystkim ludzi i sprzętu. Prace rozpoczęto dopiero 3 sierpnia. Wykonaniem fortyfikacji obciążono Grączyńskiego. Na jego rozkaz zarekwirowano w mieście łopaty i taperi, a do kopania rowów zaangażowano ludność cywilną. Budowy fortyfikacji niestety nie ukończono na czas. Były odcinki, których na przykład nie zdołano wzmocnić zasiekami z drutu kolczastego. Zaminowano most, ale nie otrzymano urządzenia do detonacji ładunków. Tymczasem dowódca bolszewickiego frontu zachodniego Michał Nikołajewicz-Tuchaczewski zbliżał się bardzo szybko do Warszawy. Zachwycony swoimi sukcesami stwierdził, że zdobycie stolicy Polski jest kwestią dni i że jednostki polskie wycofują się przed nim w kierunku północno-zachodnim. Z tych m.in. powodów 10 sierpnia podjął decyzję o rozdzieleniu sił. Jednostki III, czwarta i jedenasta armii oraz trzeci korpus konny skierował na północ od Warszawy wzdłuż Wisły. Czwarta armia dowodzona przez generała Dmitrija sawielewicza Szuwajewa otrzymała zadanie zdobycia przepraw i sforsowania Wisły, między innymi na linii od Włocławka do Dobrzynia nad Wisłą i przejęcia kontroli nad rzeką oraz linią kolejową warszawsko-bydgoską. Zagrożenie atakiem na Włocławek stało się więc faktem. Przygotowanie miasta do obrony w panujących wówczas warunkach stało się zadaniem arcytrudnym. Wojciech Gromczyński szybko zdał sobie sprawę, że nie otrzyma obiecanej dywizji wojska, lecz będzie miał do dyspozycji jedynie jej związki. Większość podległych mu oddziałów stanowiły jednostki tyłowe, złożone ze słabo wyszkolonych żołnierzy i ochotników, którzy przeszli krótkie, dwu tygodniowe szkolenie wojskowe lub niejednokrotnie nigdy nie mieli do czynienia z bronią palną. Oddziały obrony nie miały większej wartości bojowej, a przeciwko nim stanęły regularne i zaprawione w boju jednostki wroga. Pomimo wielu trudności Gromczyński się nie poddawał, z właściwym sobie spokojem i profesjonalizmem przygotowywał obronę przedmościa i miasta. Linie obrony podzielił na odcinki wschodni i zachodni, a te na pododcinki, zorganizował w mieście sztab obrony, rozsyłał telegrami, między innymi do łodzi, z prośbami o wzmocnienie obrońców, przesłanie broni i amunicji. Dnia 10 sierpnia Gromczyński wydał rozkaz dowódcom oddziałów, żeby następnego dnia zajęli swoje odcinki, zapoznali się z nimi, a następnie wrócili do koszaroku, jednak 11 sierpnia ocenił sytuację już na tyle źle, że nakazał żołnierzom, aby pozostali na stanowiskach i przygotowywali się do obrony. Formalnie dowódcą obrony Wisły na trzecim pododcinku od Dobrzynia nad Wisłą do zachodniej jego granicy mianowano go dopiero 11 sierpnia, a dowiedział się o tym rano 12 sierpnia. Dowódcą odcinka łódzkiego został pułkownik Józef Lewszecki, a grupy, Dolna Wisła, ze sztabem w kutnie generał Mikołaj Osikowski. Tymczasem 13 sierpnia oddziały III korpusu konnego Gaja Brzyszkiana, Gaja Dmitriewicza Gaja, zajęły sierpc, gdzie ich dowódca wydał im rozkaz zajęcia rankiem 14 sierpnia przepraw w okolicy Nieszawy i Bobrownik oraz we Włocławku i Dobrzyniu. Przeprawę na linii Nieszawa-Bobrowniki miała zająć 10 Dywizja Kawalerii, z kolei przeprawy na linii Włocławek Dobrzyń 15 Dywizja Kawalerii. Pułkownik Gromczyński nie otrzymywał szczegółowych meldunków o ruchach wojsk bolszewickich, dlatego musiał przeprowadzić rozpoznanie. W tym celu 13 sierpnia wysłał rozjazdy, pierwszy o godzinie 18 do lipna. Oddział o liczebności 22 z początku nie natrafił na wroga, ale o północy został zaatakowany i po walce rozbity. Do Włocławka wróciło tylko kilka osób. Drugi, liczący 60 żołnierzy, o godzinie 19 wyjechał wzdłuż Wisły w kierunku Dobrzynia. Niestety do godziny 3 rano 14 sierpnia oddział nie wrócił. Prawdopodobnie napotkał na przeważające siły wroga i po walce również został rozproszony. Dzięki tym posunięciom Grączyński upewnił się jednak, że wróg jest już bardzo blisko Włocławka. Rano 14 sierpnia oddziały bolszewickie, zgodnie z planem, Dotarły na ustalone wcześniej pozycje, lecz zostały zaskoczone istnieniem przedmościa włocławskiego. Gromczyński w tym dniu musiał zderzyć się także z problemem walk pod Nieszawą i Bobrownikami, gdzie doszło nawet do przekroczenia wisły przez niewielkie grupy nieprzyjacielskie. W celu opanowania sytuacji wysłał tam żołnierzy. Do akcji włączyły się też oddziały wysłane z Torunia i ostatecznie zażegnano niebezpieczeństwo bolszewickiego desantu pod Nieszawą. Wróg stracił szansę na zdobycie przeprawy pod tym miastem. Pod Włocławkiem w dniach 14-15 sierpnia również dochodziło do walk na różnych odcinkach. Bolszewicy kilkakrotnie próbowali przełamać linię obrony, ale Gromczyński dowodził skutecznie, na każde zagrożenie reagował natychmiast i odpierał każdy atak. Zasadnicze natarcie nastąpiło w południe 16 sierpnia. Po zaciętych walkach na prawnym brzegu Wisły, które trwały do około godziny 13.30, bolszewicy przełamali linię obrony, głównie na zachodnim jej odcinku, i zajęli prawy przyczółek mostu. Części polskich żołnierzy udało się wycofać na most, wielu uciekało w panice i wielu też zginęło w bezpośrednich walkach za Wisłą. W tym samym czasie w mieście wybuchła panika, rozpoczął się bezwładny odwrót od Wisły wojska i ludności cywilnej. Sytuacja była na tyle zła, że Gromczyński o godzinie 13 poprosił o zgodę na zniszczenie mostu, informując, że bolszewicy podejmują próby wejścia na przeprawę. Jednocześnie wykazał się dużym spokojem i odwagą. Osobiście wyjechał konno na bulwary i pod ogniem nieprzyjacielskim opanowywał nerwy podwładnych i skupiał grupy żołnierzy. Ci na jego rozkaz pośpiesznie zaczęli tworzyć pojedyncze punkty ogniowe, z których strzelano do bolszewików przy każdej próbie ich wejścia na most. Działanie to uratowało Włocławek, gdyż Gaj nie posiadał rozpoznania sytuacji na lewym brzegu Wisły, zdezorientowany polskim oporem, przekonany o dobrej organizacji obrony także na lewym brzegu rzeki, postanowił wycofać się i przygotować szturm na most na godziny wieczorne. Zgodę na zniszczenie mostu Gromczyński otrzymał o godzinie 13:30, ale udało mu się sytuację opanować na tyle, że nie musiał z niej skorzystać. Jednocześnie przed godziną 14 do Włocławka przyjechali generał Osikowski i pułkownik Lewszecki w celu zrobienia porządku w mieście. Gromczyński spotkał ich, wracając konno z nad Wisły, na Nowym Rynku, obecnie Plac Wolności, już po zażegnaniu pierwszego niebezpieczeństwa. Generał Osikowski krótko potem wyjechał z miasta, natomiast pułkownik Lewszecki został i brał udział w dalszej jego obronie. Po godzinie 14 dnia 16 sierpnia wojsko i ludność cywilna zmobilizowana przez Grączyńskiego i jego sztab intensywnie pracowali nad przygotowaniem się do kolejnego ataku. Na bulwarach powstało więcej rowów strzeleckich, skoncentrowano tutaj wszystkie siły, którymi dysponowano, reorganizowano też zaplecze aprowizacyjne i medyczne. Bolszewicki szturm na most rozpoczął się o godzinie 21. .00. Wtedy, po naradzie sztabowej, pułkownik Lewszecki miał arbitralnie zdecydować o jego podpaleniu. Zadanie wykonał w bohaterskiej i brawurowej akcji podporucznik rezerwy Wacław Cichocki z grupką ochotników. Most po czasie runął w nurt rzeki, co pokrzyżowało plany bolszewików. Wściekły Gaj rozpoczął silne bombardowanie miasta, które powtarzano w nocy z 16 na 17, a także 17 na 18 sierpnia, przy czym siła ognia systematycznie malała. Bolszewicy przygotowywali również desant. Ostatnie pociski artyleryjskie spadły na miasto 19 sierpnia, mimo że zasadniczych sił wroga w tym dniu nie było już pod Włocławkiem. W związku z rozwojem sytuacji pod Warszawą Gaj Brzyszkian już 17 sierpnia otrzymał rozkaz zaniechania szturmu i marszu w kierunku Płocka. Rozkaz po ponagleniu wieczornym zaczął wykonywać dopiero rankiem 18 sierpnia. Dramatyczna obrona Włocławka którą dowodził pułkownik Wojciech Grączyński, ostatecznie zakończyła się 19 sierpnia sukcesem jego obrońców. Miasto zostało uratowane przed katastrofą. Łączne straty osobowe w walkach z bolszewikami nie są znane. W zależności od źródła informacji mowa jest o od ponad 250 do 600 zabitych i rannych oraz o od 500 do 700 wziętych do niewoli. Straty po stronie wroga nie są znane, ale na pewno nie były małe. Postawa Wojciecha Grączyńskiego w czasie najazdu bolszewickiego na Włocławek zyskała wielkie uznanie. Dnia 28 sierpnia 1920 roku Wojciech Grączyński, jako dowódca garnizonu, publicznie podzękował wszystkim za obronę miasta przed atakiem bolszewickim. W następnych dniach i tygodniach Grączyński pracował na stanowiskach dowódcy garnizonu i szefa PKU, porządkując sprawy miasta po obronie, zapewniając m.in. bezpieczeństwo i porządek publiczny. We wrześniu 1920 roku stanął na czele oficjalnej delegacji, która przyjęła w mieście premiera Wincentego Witosa. Premier przyjechał do Włocławka 18 września pociągiem i odwiedził m.in. miejsca walk z bolszewikami na prawym brzegu Wisły. Z dniem 1 maja 1921 roku Wojciech Gromczyński został przeniesiony w stan spoczynku z prawem noszenia munduru i emeryturą. Czas na emeryturze mógł wykorzystywać m.in. na podróże, odwiedzał na przykład ojczyznę swojej żony. Z czasem w dokumentach, w rubryce znajomość krajów nie podawał już tylko Rosji, lecz także Niemcy, Szwajcarię i Francję. Deklarował również znajomość języka francuskiego oprócz rosyjskiego. W końcu lat 20. XX wieku mieszkańcy Włocławka wspominali go jako łysego mężczyznę o pociągłej twarzy, z sumiastymi siwymi wąsami i szpiczastą, oryginalnie ufryzowaną bródką. Za obronę Włocławka w sierpniu 1920 roku Grączyński był odznaczony 15 października 1921 roku Krzyżem Walecznych, a w lutym 1929 roku medalem pamiątkowym za wojnę 1918-1921. Z dniem 21 marca 1933 roku został przeniesiony do oficerskiej kadry okręgowej nr 8. Znajdował się w dyspozycji dowódcy okręgu korpusu nr 8 Toruń z lokatą 19, 147 wśród emerytowanych pułkowników piechoty. Nie ma wątpliwości, że cenili go przełożeni, przez których był postrzegany jako człowiek dobry, charakteru spokojnego, energiczny, w służbie akuratny i wyrobiony w służbie. Cieszył się także dużym autorytetem wśród mieszkańców Włocławka. Pułkownik Wojciech Gromczyński zmarł 28 maja 1937 roku w wieku 76 lat w Michelinie koło Włocławka, gdzie posiadał z żoną dwie nieruchomości. Przyczyną śmierci był atak serca, na które chorował od dłuższego czasu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 31 maja 1937 roku. Po porannej mszy świętej w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela na starym rynku trumnę przeniesiono do domu grączyńskich przy ulicy łaziennej 7, gdzie pożegnano zmarłego przed wyruszeniem na cmentarz. Na czele delegacji wojskowej stał podpułkownik Franciszek Sudoł, wówczas dowódca 14. pułku Piechoty, który stacjonował we Włocławku. W uroczystościach wzięła udział również delegacja z 31 pułku strzelców kaniowskich z sieradzą z ówczesnym jego dowódcą podpułkownik Janem Ciastoniem. Żona Wojciecha Grączyńskiego Maria przeżyła okres II wojny światowej, a następnie pierwsze lata komunizmu w Polsce po 1945 roku. Zapewne dzięki temu, że mogła zadbać o kwaterę cmentarną, grup, w którym spoczął pułkownik, przetrwał do czasów nam współczesnych. Zmarła we Włocławku 6 listopada 1954 roku i tam została pochowana obok męża na cmentarzu komunalnym. Przez dziesięciolecia po 1945 roku zasługi Grączyńskiego, podobnie jak wielu innych bohaterów wojny polsko-bolszewickiej, były marginalizowane. Biografia tak ważnej dla Włocławka i regionu Kujawsko-Pomorskiego postaci była nieznana. Z przyczyn politycznych nie można było pamiętać i opowiadać o obronie Włocławka przed Armią Czerwoną w sierpniu 1920 roku. Pomnik dla poległych obrońców Wisły z 1920 roku, który powstał w 1922 roku na szpitalskim wzgórzu, został zniszczony przez Niemców i nie mógł być odbudowany. Sytuacja zmieniła się dopiero na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Wojciech Gromczyński był niewątpliwie bohaterem niepodległości. Wziął aktywny udział w walkach o kształtowanie granic państwa polskiego, które powstało 11 listopada 1918 roku. Wykazał się kunsztem dowódczym i bohaterstwem w walkach z Ukraińcami w 1919 roku, a następnie wykorzystywał swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w prowadzeniu włocławskiej komendy uzupełnień i włocławskiego garnizonu. Pomimo dużych problemów, przygotował Włocławek do obrony przed Armią Czerwoną a w trakcie dramatycznych walk o miasto w dniach 16-19 sierpnia 1920 roku wykazał się niezwykłym bohaterstwem i profesjonalizmem. Dzięki jego postawie udało się nie dopuścić do zdobycia przez wroga strategicznego mostu na Wiśle i opanowania miasta oraz ważnej linii kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem. Pomimo bezsprzecznych zasług w walkach o niepodległość Polski Wojciech Grączyński jest bohaterem wciąż mało znanym szerszej społeczności.